Szanowni Państwo, uroczyste otwarcie nowej galerii Faras rozpocznie dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, Agnieszka Morawińska. Witam gorąco pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego z małżonką. Witam bardzo serdecznie panią minister kultury i dziedzictwa narodowego, panią profesor Małgorzatę Milanowską. Witam pana wiceministra spraw zagranicznych, pana Tomasza Orłowskiego. Bardzo serdecznie witam pana profesora Andrzeja Rotermunda, przewodniczącego Polskiego Komitetu UNESCO. Chcę od razu powiedzieć, że nasze dzisiejsze otwarcie ma dwóch patronów, to znaczy UNESCO i panią minister Milanowską, panią minister dziedzictwa narodowego kultury. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli Sejmu i Senatu, Korpusu Dyplomatycznego oraz władz miasta. Witam pana przewodniczącego naszej Rady Powierniczej, pana profesora Witolda Orłowskiego i wszystkich członków Rady tu obecnych, a szczególnie pana Jacka Lomana, który przyjechał do nas specjalnie aż z Kanady. Witam serdecznie dyrektorów zaprzyjaźnionych instytucji kultury. Witam szczególnie serdecznie panią dyrektor Muzeum w Chartumie, panią Galię Gar el-Nabi Abd el-Rahman. I bardzo serdecznie witam wszystkich państwa, którzy zechcieli być z nami na tej uroczystości, która jest bardzo wyjątkowa z wielu względów. Przede wszystkim dlatego, że udało się stworzyć bardzo wspaniałą galerię, oprawę brylantu, który znajdował się w muzeum od długiego czasu. W 1972 roku w muzeum otwarto pierwszą stałą galerię fresków z Faras. Była bardzo głośna na początku i bardzo wspaniała. To jest wynik wykopalisk profesora Michałowskiego prowadzonych w ramach wielkiej akcji UNESCO, stąd właśnie patronat UNESCO nad naszym otwarciem. I to freski zostały wyratowane w momencie, kiedy następowała budowa tamy wielkiej i cały ten teren znalazł się pod wodą. To było wyjątkowe znalezisko i stało się bardzo głośne na świecie. Odbyło się szereg konferencji, bardzo interesujące publikacje ukazały się na ten temat, a potem jakoś mniej się o tym mówiło. I w momencie, kiedy przystąpiliśmy do modernizacji całego muzeum, mieliśmy świadomość, że to jest galeria, której nie możemy zrobić szybko, że nie dotrzymamy terminu 2012 roku, że musimy się do tego specjalnie przyłożyć. No ale mogliśmy się przyłożyć dlatego, że zdołaliśmy zainteresować tą galerią wspaniałego filantropa, bardzo znakomitą osobę, pana Wojciecha Pawłowskiego, któremu
któremu w tym dziele filantropijnym towarzyszy małżonka, pani Dorota Pawłowska. I rodzina, czy mogę państwa poprosić, resztę rodziny. Chcę powiedzieć, że to jest niezwykłe zdarzenie. Pytali mnie dziennikarze, ale jaki procent tej, prawda, sumy potrzebnej na galerię darczyńca złożył? 100%. Także gdyby nie... To nam dało swobodę zatrudnienia znakomitych architektów, pana Mirosława Orzechowskiego i Grzegorza Rytla, których tutaj witam. To pozwoliło rozwinąć skrzydła pani Bożenie Mierzejewskiej, która wiele lat była kuratorem tego zespołu zabytków. I która, muszę jej to wypomnieć, nie wierzyła, że coś takiego będzie możliwe. Także cieszę się, że mogliśmy ją przekonać i że może zbierać żniwo swojej bardzo, bardzo wieloletniej pracy w muzeum. Proszę państwa, ten gest pana Wojciecha Pawłowskiego pozwala mieć nadzieję na odrodzenie w Polsce postaw obywatelskich. Chcę przypomnieć, że dawniej ich nie brakowało, że takie instytucje jak Towarzystwo Zachęty do Sztuk Pięknych, które wzniosło gmach Zachęty i stworzyło wspaniałą kolekcję, która znalazła się tutaj w muzeum. To jest jeden przykład, że mieliśmy tutaj znakomitego darczyńcę, bardzo niezwykłą osobę, pana doktora Bronisława Krystala, po którym muzeum odziedziczyło i niedawno odzyskało kamienicę w Alejach Jerozolimskich. Dzisiejsza uroczystość napawa optymizmem i wiarą w realizację ambitnego planu budowy nowego gmachu Muzeum Narodowego. My się tu dusimy. Pracujemy jak tylko możemy, najgoręcej i najbardziej wytrwale, żeby państwa przekonać, że potrafimy zrobić więcej, jeśli państwo dadzą nam taką możliwość. Marzymy o tym, żeby powstał w tym gmachu międzymuzealny Instytut Konserwacji. Bardzo chcemy doprowadzić również, zmodernizować resztę naszego gmachu, łącznie z przestrzenią czasowo zajmowaną przez Muzeum Wojska Polskiego. Cieszę się, że mamy tak znakomitych sprzymierzeńców, pana prezydenta i panią minister. Jednocześnie jednak liczymy na ofiarność obywateli, bo to jest nasze muzeum, nasze i wasze też. Chciałabym, żeby nie przedłużać tego, złożyć tutaj szereg podziękowań. Pierwsze jeszcze raz i bez końca panu Wojciechowi Pawłowskiemu i jego rodzinie. Pani minister Omilanowskiej, całemu zespołowi Galerii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej, przede wszystkim pani Bożenie Mierzejewskiej i panu kuratorowi Alfredowi Twardeckiemu. Jeszcze raz bardzo dziękuję projektantom galerii, panom Mirosławowi Orzechowskiemu i Grzegorzowi Rytlowi. Bardzo dziękuję panu Konstantemu Przyborze i jego agencji PZL. Po raz pierwszy mamy profesjonalną kampanię. Dzięki temu mamy nadzieję, że galeria będzie
bardzo szeroko znana i bardzo wiele osób w kraju i za granicą będzie miało ochotę ją odwiedzić. Dla osób szczególnie zaangażowanych w powodzenie tego projektu mam osobne podziękowania. Dla Elżbiety Sobieckiej-Mindak podziękowania specjalne, dlatego że to jest pewnie ostatnia okazja, kiedy mogę to zrobić publicznie. Elżbieta, która pomogła mi w całym dziele odnowy muzeum, postanowiła ku mojej rozpaczy przejść na emeryturę. Także chcę jej bardzo, bardzo podziękować za wiele lat pracy. Dziękuję Piotrowi Rybsonowi, Mateuszowi Labudzie i spoza naszego zespołu, ale serdecznie nam oddanemu panu Pawłowi Kastoremu. Bardzo dziękuję. To była dla nas ogromna odpowiedzialność, dlatego że nie tylko chcieliśmy stworzyć najpiękniejszą galerię Faras, ale jednocześnie nie chcieliśmy zawieść naszego fundatora, więc czuliśmy się podwójnie, potrójnie zobowiązani. I dlatego za wspaniałą pracę dziękuję całemu zespołowi Muzeum Narodowego, dzięki któremu to się udało zrobić. Dziękuję bardzo. Prosimy o zabranie głosu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Szanowna pani minister, szanowna pani dyrektor, drodzy państwo, to taki piękny chyba trochę finał stulecia Muzeum Narodowego w Warszawie. 90-lecia, 150, no jak to liczy, pani dyrektor, zawsze jest problem z tym, jak liczyć długość funkcjonowania Muzeum Narodowego w Warszawie. Warto o tym pamiętać. Proszę państwa, bo to było planowane na obchody, prawda, te bardzo ważne, ale chyba dobrze się stało, że te obchody, że ten akord przypada na dzień dzisiejszy, na obecny rok, bo bardziej widać to, co chcielibyśmy wszyscy pokazać. Zupełnie nowe zjawisko, otwierające nowe perspektywy, jakim jest szczególny rodzaj właśnie mecenatu osób, które chcą, potrafią i znajdują w tym jeszcze przyjemność w dzieleniu się własnymi pieniędzmi z całą resztą społeczeństwa ku, tak powiem, budując swoje własne zasługi dla ojczyzny, nie tylko poprzez aktywność biznesową, ale także właśnie poprzez pokazywanie tego jako wzoru do naśladowania, pokazywanie swojej gotowości do rozwiązywania ważnych problemów, poruszania ważnych spraw, które mają budować naszą tożsamość, naszą dumę narodową, budować naszą satysfakcję z tego, że w obszarze kultury wiele znaczymy i wiele mamy do pokazania. Jestem przekonany, że wielu z nas gdzieś odnajduje cząstkę własnych przeżyć z momentu, kiedy niektórzy pamiętają to bardzo dobrze. Przeżywaliśmy jako wielką przygodę archeologiczną polskich archeologów, profesora Michałowskiego, to odnalezienie tych fresków Faras, a potem wielką przygodę, wielką przyjemność uczestniczenia w otwarciu wystawy w Muzeum Narodowym. Jestem przekonany, że dzisiaj cząstkę tego klimatu odnajdziemy również poprzez satysfakcję z niezwykle ciekawej prezentacji w zupełnie nowej aranżacji, w zupełnie nowym stylu, poprzez nowe także techniki starych, pięknych skarbów, które Muzeum Narodowe ma w swoich zasobach. Chciałem więc serdecznie podziękować panu Pawłowskiemu. Chcę serdecznie pogratulować wszystkim muzealnikom, a szczególnie Muzeum Narodowemu w Warszawie, za stworzenie okazji, żebyśmy mogli nie tylko poznać jeszcze raz w nowym wyrazie stare piękno, ale również za to, że będziemy mogli przeżywać te same emocje, no, w zupełnie nowej sytuacji, licząc na to, że
znajdą się także i kolejni ludzie w Polsce, którzy swoim dorobkiem, swoim wysiłkiem właśnie w obszarze biznesu będą chcieli angażować się także w rozwiązywanie problemów kultury polskiej. Serdecznie tego życzę wszystkim, pani minister w szczególności, ale Muzeum Narodowemu również i sobie również, proszę państwa, bo to jest nowe zjawisko, nowe stare, no bo to wraca po prostu stare. Mam nadzieję, że wróci na dobre. Dziękuję bardzo. Poproszę o zabranie głosu minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Milanowską. Panie prezydencie, pani prezydentowa, wasze ekscelencje, szanowni państwo. Rzadko zdarza się, żeby jakieś dzieło sztuki przeżyło tyle dziwnych przygód, będąc malarstwem ściennym, czyli co do zasady przywiązanym do miejsca. I te przygody pewnie by się nie wydarzyły, gdyby nie zbieg okoliczności polityczny i gospodarczy, który zdecydował o tym, że Egipt postanowił zbudować tamę na Nilu. Tama to oznacza wielkie zalewowe jezioro, a to oznacza dramat wielu miejsc, które znajdą się pod wodą. Proszę sobie uświadomić, że archeolodzy z całego świata pod patronatem UNESCO stanęli przed koniecznością nie tylko podjęcia akcji ratunkowej, ale też akcji niezwykle błyskawicznej, bo budowa tamy postępowała, mieli bardzo mało czasu na to, żeby uratować maksymalnie dużo z tego, co tam było. Dzięki misji Kazimierza Michałowskiego w ciągu zaledwie bodajże 2,5 roku udało się odsunąć piasek z tego ogromnego zespołu katedry Faras i wytransferować, bo tak się to fachowo nazywa, malowidła ścienne. W normalnych warunkach nikt by tego nigdy nie zrobił, bo przecież freski powinny być tam, gdzie ich miejsce, na ścianach kościołów, ale ten kościół od kilkudziesięciu lat jest pod wodą. I jedynym sposobem uratowania było wycięcie tych malowideł ze ścian i przetransferowanie ich. Dzięki współpracy polskich archeologów i państwa Sudanu zapadła decyzja, że część tych fresków, znacząca część, większa właściwie, trafi do muzeum w Chartumie, ale polska misja w podzięce za tą akcję otrzyma część tych niezwykłych dzieł. Dzięki temu Muzeum Narodowe w Warszawie stało się jedynym poza Sudanem, jedynym na świecie miejscem, gdzie takie freski można oglądać. Potem wydarzyło się wiele naukowego, odkryć, ustaleń. Zmieniła się nasza wiedza o tym świecie dzięki tym odkryciom. A potem przyszedł czas zapomnienia o tych freskach. I dzisiaj dzięki pana hojności i dzięki wielkiej pracy Muzeum Narodowego, ludzi, którzy się w to zaangażowali, kuratora tej galerii, pani, która zajęła się całym tym zadaniem, wraca ponownie ta kolekcja malowideł ściennych w zupełnie nowej odsłonie jako dar nie tylko dla warszawiaków, nie tylko dla Polaków, ale przecież dla całego świata. Kiedy kilka tygodni temu miałam okazję oglądać taki film, który wszyscy państwo znają, on się nazywa Potop. Jerzy Hoffman zrobił jego remastering. 40 lat po premierze dokonał restauracji. Nie tylko tworzył kolory, oczyścił, inaczej zmontował. Zrobił zupełnie nowy film. Ten film jest dzisiaj w kinach pod tytułem Potop Redivivus. Proszę państwa, dzisiaj Faras Redivivus. Zapraszam fundatora Nowej Galerii Faras, Wojciecha Pawłowskiego. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani prezydentowo, pani minister, pani dyrektor. Pani dyrektor, cieszę się, że gościmy również panią dyrektor z Sudanu. Dzisiejszy dzień jest na pewno dla mnie, zarówno dla mnie osobiście, jak i dla mojej rodziny, szczególnym dniem, takim dniem wyjątkowym.
Przyznam, że zdecydowanie lepiej się czuję w sferze biznesowej, w sferze gospodarczej niż tej, jakiej dzisiaj tutaj występuję. I przyznaję się Państwu to zupełnie szczerze. Dwa lata temu postanowiłem włączyć się w wielkie dzieło Muzeum Narodowego w Warszawie w utworzenie nowej galerii Faras. Dzisiaj następuje ukoronowanie tej naszej współpracy. Wraz z panem prezydentem, z panią minister, z panią dyrektor muzeum, przy udziale oczywiście tu wszystkich państwa, mam ogromny zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w uroczystym otwarciu tej galerii. Chciałbym podziękować wspaniałemu zespołowi Muzeum Narodowego. Nie będę już wymieniał, ponieważ nie chciałbym kogokolwiek pominąć, a nie zdążyłem wszystkich nazwisk sobie dobrze zapamiętać. Chciałbym podziękować również moim współpracownikom, oczywiście mojej rodzinie za ogromne wsparcie, którego udzielili mi w trakcie realizacji tej nowej galerii Faras. Nie byłbym sobą, gdybym w tym miejscu nie podziękował takim osobom jak Paweł Kastory. Dziękuję ci, Paweł. Również tą osobą, która mnie wspierała bardzo mocno ze strony muzeum, był skromnie z boku stojący zawsze pan dyrektor Mateusz Labuda. Także ją również sobie dziękuję. Dzisiaj też się gdzieś tutaj schował. Ale muszę powiedzieć, że również miałem rodzinne wsparcie, oczywiście poza żoną, która jest cały czas przy mnie. Prawie 40 lat. Proszę państwa. Ale dopiero tyle ma, także. Proszę państwa, chciałbym podziękować Przemkowi, mojemu synowi, który mnie zawsze wspiera w tych takich trudnych momentach, gdy następuje konieczność dokonywania jakichś wyborów, trudnych decyzji. Proszę państwa, na pewno przyznam się tutaj, że radością mojego życia jest możliwość dzielenia się efektami wieloletniej pracy. I cieszę się, że Galeria Faras będzie służyła, mam nadzieję, wielu pokoleniom Polaków. Proszę państwa, to dzięki wspaniałemu człowiekowi, archeologowi, profesorowi Kazimierzowi Michałowskiemu i członkom jego zespołów możemy dzisiaj podziwiać arcydzieło kultury światowej. Proszę państwa, mamy jednocześnie nadzieję, że nasz krok zachęci kolejnych darczyńców. I zgadzam się tutaj z panem prezydentem, z panią minister, z panią dyrektor, bowiem wielkie i ambitne zamierzenia, które ma pani dyrektor Agnieszka Morawińska w stosunku do tego pięknego, wspaniałego obiektu, są, muszę państwu powiedzieć, naprawdę są realne, ale potrzebuje wsparcia, potrzebuje ludzi, którzy zechcą ją wesprzeć w tym dziele. Muszę powiedzieć, że takie działania wymagają, jak już to wspomniane, takiego obywatelskiego wspierania kultury. Myślę, że jest to konieczne, zwłaszcza teraz. I tutaj dotyczy to osób, które odniosły sukces w ostatnim 25-leciu. Chodzi o to, byśmy mogli wspólnie czerpać radość z pozostawienia widocznego śladu w historii naszego kraju. Wierzę, że niebawem powitamy w naszym gronie kolejnych wspaniałych darczyńców. I tutaj patrzę trochę tak w oczy moich kolegów z biznesu i zachęcam ich, żeby pomagali nie tylko myślę, że pomagać można na wielu odcinkach, w wielu miejscach. Tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie żyjemy, tam, gdzie pracujemy. Ale na pewno trzeba wspierać te fantastyczne, te sztandarowe pozycje naszej kultury. Myślę tutaj w tym wypadku o Muzeum Narodowym w Warszawie.
Proszę Państwa, cieszy nas, gdy Polska zaczyna odnosić sukcesy. Myślę tu o sukcesach na arenie międzynarodowej, zarówno w sferze gospodarki, jak i polityki. A takie ostatnio odnosimy. Podobnie bywa w sporcie. Wszyscy się cieszymy, jak wygrywamy. Proszę Państwa, nie inaczej jest w dziedzinie kultury i sztuki, gdzie po raz kolejny możemy być dumni, że Polska wnosi cegiełkę do światowego dziedzictwa kultury. Proszę Państwa, warto to czynić dla przyszłych pokoleń. Serdecznie dziękuję Państwu za obecność w tym wielkim święcie Muzeum Narodowego w Warszawie, które na nowo udostępnia świątynię Sfaras. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu dyrektor Sudańskiego Muzeum Narodowego w Chartumie, Galim Galer Nabi Abdel Rahman. Panie prezydencie, panie dyrektor, szanowni goście, pani minister, dzień dobry. Chyba nie mam to tłumaczyć, nie? نيابة عن نفسي وعن مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف أتقدم بالشكر لأسرة متحف وارسو لهذه الدعوة الكريمة لحضور هذا الافتتاح. W moim imieniu dyrektora Służby Starożytności Sudanu pragnę podziękować pani dyrektor Muzeum Archeologicznego w Warszawie i cały zespół za zaproszenie na inaugurację otwarcia wznowioną galerię Faras. أود أن نتقدم بالتهنئة الحارة لهذا النجاح الكبير في افتتاح إعادة افتتاح صالة فرس. فرس بالنسبة لنا ليست نجاح في نجاح حفريات أو نجاح من خواص. Chciałbym też pogratulować jeszcze raz z okazji otwarcia tej wystawy i pragnę powiedzieć, że Faras dla nas to nie jest specjalny sukces profesora Michałowskiego. To jest słowo, które nie powiedziała, ale ja to podam od siebie. أهمية فرس بالنسبة لنا هي حلقة وصل بين السودان وبولندا وبين متحف السودان ومتحف وارسو. Kontynuuję. Tak jak mówiłaś, że to nie jest tylko i wyłącznie sukces archeologiczny wykopaliska dla profesora Michałowskiego i jego zespół, albo galeria w Chartumie, galeria w Sudanie, ale teraz w naszym pojęciu dzisiaj jest to łącznik między Polską a Sudanem, a między naszym Muzeum Chartumskim a Muzeum Narodowym w Warszawie. وفرس تمثل البداية التعاون في مجال الآثار بين السودان بين البعثات الأثرية البولندية والآثار في السودان بداية العلاقة. فرس jakby dzisiaj została symbolem współpracy między archeologami polskimi a Sudanem. ونحن نزج بالشكر لكل المؤسسات العلمية البولندية التي تعمل في مجال الآثار في السودان ليس فقط في مجال الحفريات وإنما في إبراز التراث السوداني في المتاحف البولندية.
Także chcemy podziękować jak najmocniej wszystkich instytucjach polskich pracujących w Sudanie w dziedzinie archeologia i nie tylko z tego powodu, ale dalej. هذا الجهد يظهر في المعارض المؤقتة والعروض الدائمة التي أهمها صالة فرس وقدانس ميوزيوم. ولا شو ميز قوي. شو راشو. Chodzi o to, że nie tylko podziękowanie, nie tylko, że Polska albo archeolodzy polscy pomagają w ratowaniu zabytków sudańskich, ale także przeszkolenia kadry sudańskich w Polsce i w Sudanie. التعاون في مجال الآثار البولندي ليس فقط في مجال الحفريات وإنما أيضا امتد لتدريب بعض السودانيين الأثريين السودانيين في المؤسسات العلمية البولندية. Szczególne podziękowania dla narodu polskiego z powodu przeszkolenia Sudańczyków w Polsce. Chciałbym powiedzieć od siebie tym razem jako świadek, że Polska, mimo że ekonomicznie wiemy, jaka jest sytuacja, ale od dawna najwięcej przeszkolonych Sudańczyków wychodzą właśnie ze instytucjach polskich. Bądź to Uniwersytet Warszawski, albo Kraków, albo Poznań, albo muzeach jak Narodowy tutaj, albo Muzeum w Poznaniu. Naszkuruhum jemijan على هذه الجهد المبذول تجاه السودان والسودانيين من الآثارين. Mocne podziękowanie dla wszystkich. Oczywiście tutaj to trudno powiedzieć, że podziękowanie po imieniu, bo to jest bardzo długa lista, ale to jest ogromne podziękowanie dla za wszystkiego. أخيراً أود أن أقدم التحية لأسرة متحف وارسو لهذا النجاح الكبير في إقامة هذا العرض وافتتاح هذا العرض ونتمنى أن نرى هذا الجهد في صالة فرز بمتحف السودان القومي. مالك يا زول. Specjalne podziękowanie tutaj dla całego zespołu Muzeum Narodowego w Warszawie i jeszcze raz podkreślam nasze podziękowanie dla ratowania zabytków sudańskich i gratulacje też za wznowienie piękną wystawę Faras tutaj i bym chciała, żeby doświadczenie, które wychodzi z niej tej wystawy pięknej, chciałbym zobaczyć taką samą wystawę w Chartumie. Dziękuję za uwagę. Nie muszę to tłumaczyć. Dziękuję bardzo. Hallelujah, Nathan, Hallelujah, Nathan, Nathan.
Resurrected, sequent, dixit. Resurrected, sequent, dixit.